pewno wielka radość, ale nie tylko z tego, jak piękny to dworzec, jak nowoczesność w zabytkowej bryle, ale uśmiechy na twarzach gdańszczan, które dziś zobaczyłem, świadczą, że zrealizowaliśmy oczekiwania naszych pasażerów, mieszkańców Gdańska, osób przyjezdnych, bo przecież kolej nie jest dla samej siebie. Cieszy, kiedy możemy spełniać te oczekiwania. Odremontowany dworzec Gdańsk Główny będzie perełką nie tylko Gdańska, nie tylko Trójmiasta, ale całej Polski. Tu zachowaliśmy walory architektoniczne dawnego dworca. Dopieszczone zostały najbardziej wymagające elementy, żeby oddać to, co kiedyś zostało zbudowane, ale jednocześnie dworzec w Gdańsku jest nowoczesny, komfortowy, bardzo przyjazny dla osób na przykład z niepełnosprawnościami, dla mam z dziećmi. Wszystko po to, żeby dworzec łączył walory architektoniczne z walorami ważnymi dla podróżnych, ale też walorami ważnymi dla ochrony środowiska, bo też zastosowaliśmy tu najnowsze rozwiązania służące ochronie przyrody, oszczędności energii, oszczędności wody. Jest to jeden z 200 dworców modernizowanych w Polsce przez PKP SA, jeden z 20 modernizowanych na Pomorzu. Jest to jeden z ponad 100, który jest objęty ochroną konserwatorską, co pokazuje skalę, z jaką Polska Kolej dba o dziedzictwo narodowe. Dworzec to miejsce, w którym pasażer spotyka się po raz pierwszy z koleją lub się z nią żegna. I on musi być przyjazny pasażerowi w każdym aspekcie. Od bezpieczeństwa, przez funkcjonalność, przez dostępność, przez możliwość spełnienia jego oczekiwań. To realizujemy, wsłuchując się w głos naszych pasażerów.